Witam serdecznie, jestem Zenek, to jest ciąg dalszy rozgrywki Kartaginą, to jest Civka 5, jakby ktoś pytał, ze wszystkimi dodatkami. Mamy turę 281, opracowuję technologię Stealth. W sumie już praktycznie całe drzewko jest zrobione. Buduję statek kosmiczny, ale niestety Holender mnie wyprzedza, cholera. Postęp zwycięstwa, no, cztery części wybudowała, ja wybudowałem raptem tylko jakąś cholerną kabinę. Za chwilę wybuduję silnik w następnej turze. No i zobaczymy, jak to będzie. Niestety nie mam węgla w ogóle, nie mogę sobie pobudować fabryk. Pobudowałem fabryki SK, no ale nie mam fabryk, więc trochę słabo. Czy ja mam bonus w ogóle do kolei? Statek kosmiczny, modyfikator miasta 20. Ale czy ja mam modyfikator do kolei, czy nie? Do pulwy nędzy. Czy w stolicy to się nie liczy? Nie, to się w stolicy chyba nie liczy, no zajebiście. Okej, okay, produkcja 83 tury do kabiny, zajebiście. Róbmy tutaj jakieś coś. 11 zadowolenia, to tak, kupię im zoo. Wybierz production. Co ja tu mogę zrobić? Komora 11 tur, dobra, róbmy tą komorę. To krapiszcze władujemy tutaj i płyniemy tym do stolicy. No dobra, ostatni element się buduje, cudownie. 11 tur. Oddział XCOM, myśliwiec, może jakieś oddziały XCOMu pobudować i go tam najechać, tego typa. W sensie Holandię i zdobyć mu miasto. Jakimś rzutem na taśmę. Jeszcze i tak niewiele da. Jeszcze nie, no może by coś dało. Zrobię sobie świątynię tutaj, for fun. Ile mam wiary? Potrzebowałbym wiary na tego, na inża chyba. Boże, mogłem zbierać wiary na inża właśnie. Zjebałem trochę. Pknijmy warsztat, dobra, następna tura. Czemu ja wiarę nie oszczędzałem na inżynierów? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Come on, tutaj jest dopalacz, tu jest dopalacz. Tu jest też dopalacz, no to cudownie. Potrzebuję 700 chyba wiary na inżyniera. Zaraz, ile on ma elementów? Postęp zwycięstwa. Co mi to znowu daje za krap? Ja chcę podpisać z nim ten pokój, jakieś krapowate miasto od niego. Nie chcę żadnego krapu. Dwa elementy, dobra, to jeszcze nie źle. Myślałem, że tylko jeden element mu brakuje. Dajesz goście tutaj. Jakaś łódeczka atomowa. Może być. Dobra, wjeżdżamy tutaj. Bingo, co tutaj dalej robić? Może jeszcze jedną łódkę atomową? Znaczyć delegatów. Religia światowa, niech to idzie precz. Embargo z Szwecja. A nie, Szwecja, myślę, że Holandia to whatever, dobra. Ile ja mam w ogóle sojuszniczych państw miast? Tylko dwa. Mam 900 godzin. No, jakbym się postarał, pewnie mógłbym mieć więcej, ale wydaję pieniądze na budynki. Zakup, co to kupić? Może pobawimy się w religię w takim razie. Teraz tu nie ma wiary, no ale dobra, to jest bez znaczenia. Wiara i tak się będzie generować. Kupię sobie świątynię. No i lecimy, następna tura. Może być ta kość słoniowa. Bez statki handlowe mogłem też pobudować. Jeszcze mam dwa wolne szlaki handlowe. Jakieś lotniskowce, coś. No, zobaczymy. No, 10 tur średnio potrzebuję na wszystko, tak? Tu jest 10, tu jest 9, tam jest 10, tu jest jeszcze mniej. Tylko że będę potrzebował kilkunastu tur, żeby to przetransportować. No, może nie kilkunastu, ale kilku na pewno. Ten śmieszny dopad. Ej, czołg dostałem od Budapesztu. Muzyk, spoko loko. Dobra, gościu, zrób wielkie dzieło. Tańce bengalskie. Okej, okay, jest czołg. Co z tym czołgiem zrobić? Niech sobie pojedzie tutaj. Produkcja... O, co, jakaś świątynia do zrobienia? Nie, jak giełdę robimy. To też może być giełda, no i nextura. Dobra, to może być ostatni odcinek tak naprawdę.
tej dramatycznej rozgrywki. W ogóle, co ten Zulus chce mi dać? O, on chce mi dać tą dziurę, Boże, na jakimś tam zadupiu świata. To jest jego stolica. Program Apollo Sulejman zrobił. LOL. Okej, okay, to teraz tak. Co tu można zrobić dalej? Tu jest farma zrobiona? Jest. W ogóle, jak ci goście sobie tu radzą? To może niech tak sobie poradzą. Zas. Tutaj farmy nie ma, czy mi się wydaje? Tylko nie ma. Zajebiście. Robimy farmę w takim razie. 25, 25, 25, 26, 26. Dobra, 26 najwięcej chyba. Płyniemy do Ulundi. Coś takiego. Tej goście damy tu, oni będą transportować mi ten dopalacz. Lecimy z tym koksem. Co takiego? A idź prez ze swoją umową naukową. Po co mi twoja umowa naukowa, ziomek? Ile mam wiary? 560, no okej. Okay. Co tu przyspieszyć tak naprawdę? Ten dopalacz to jest 8, tu jest kabina, komora statyczna w sumie. Zobacz, czy tu mam fabrykę kupioną? Można by kupić fabrykę tutaj. No, dajesz. Zobacz, się okaże, że Holender wybudował wszystkie części statku i ci się czapka. Luk się zbliża, say what? Dobra, porobieni, porobieni. No to dawaj tu. Coś takiego. To sobie dołączymy. Teraz tak, czy ja tu mam kupioną fabrykę SK? Chyba jest fabryka SK. Jest, czy jej nie ma? Gdzie to będzie? Come on, jest ta fabryka, czy jej nie ma? Czy ja ślepy jestem? Centrum, fabryka. No, nie ma fabryki SK, ale nie mogę też jej wybudować ani kupić. Co, tych fabryk SK nie można w nieskończoność budować? Jest jakaś ograniczona ilość fabryk SK? O co, come on. No nie ma fabryki SK chyba. No dobra, whatever, przeżyję bez niej. Róbmy reakcję termojądrową. 6 turyl, to jest jedna tura, okej. Okay. To lecimy z tym koksem. Pytanie, ile jeszcze mu tam zajmie dopłynąć? Ile czasu mu zajmie? Tutaj można by w tym Hadrementum kupić jakieś kutry. W sumie to można by też heksy kupić tak naprawdę jakieś. 1000 golda. Tury strasznie długo się przetwarzają teraz. Ja mam muchciochów 1200. Production, dobra. Porobione. Popchniemy szpital. Tym sprzętem sobie polecimy tutaj. Tutaj nawet możemy polecieć tutaj. Tymi ziomeczkami. 21, 17, 24. 7,23. Boże, ile tego tu jest? Rzym, 26, dobra. Płyniemy do Rzymu. Dobra, jest, jest. To z okej. Okay. 6 tur, 5 tur. No, kurczę, jest to do wygrania jeszcze, no. Pytanie... Ile mu zejdzie na wybudowanie tych dwóch części? Ile mam wiarę? 659, no jeszcze dwie tury mogę inża sobie zafundować. Coś przyspieszyć. Nie wiem, czy to ma sens. Teraz, szczerze mówiąc. Tu jest 6, tu jest 5, tu jest 6. Można tutaj by przyspieszyć tak naprawdę i... No tak, bo tutaj będę musiał przez morze jeszcze płynąć. Przez wielką wodę, więc można tu przyspieszyć. Tą komarę statyczną. Może pytanie, ile to ma zasięgu? Okej. Okay. Nowy ustrój.
Nie no, te statki to już mi zaczynają denerwować, serio. Tutaj 30 hajsu. Ma 4 punkty ruchu, naprawdę. O Boże, mogłem wybrać ten. Mogłem wybrać eksplorację, miałbym plus 1 do ruchu jednostkom morskim. Nie wiem, czy to wybrać tylko pod ten statek tak naprawdę, czy coś innego tu kombinować. Fabryki zwiększają 25% generowaną przez miasto naukę, no ale co z tego, mam tylko dwie fabryki. Obserwatoria, szkoły publiczne, laboratoria, no to tego mam sporo, więc może w zadowolenie pójść. A może nie ryzykować i tak naprawdę wziąć tą eksplorację i miałem plus 1, ten miałby 5 punktów ruchu. Dobra, niech będzie eksploracja, nie będę ryzykował. A nóż widelec, ta tura będzie miała jakieś tam znaczenie, czy coś. Dobra, ile mam? 699 punktów wiary, więc za chwilę sobie kupię inża. Gdzie są moi robotnicy, tak w ogóle? Ja muszę tutaj pobudować kolej, żeby to przejechało w ciągu jednej tury. No, uwaga. Czy Holandia coś wybuduje? Nie specjalnie. I to ma dalej 4 punkty ruchu, no come on, serio? A czemu nie ma 5? No bez jaj. A dobra, coś takiego, tylko żeby tego nie stracić tutaj jakoś głupio, bo tutaj nie ma ochrony. Dobra, pyknijmy kuter. Zakupimy im pole jakieś marchewkowe. Coś takiego. Może być biblioteka. Szpital, latarnia morska. Kupimy wiatrak for fun. Dobra, produkcja. Co tu robić? Schron. Whatever, niech robią schron. Dobra, jest jakaś osłona. Termiczna, no i teraz tak, zakup. Czy mogę kupić tutaj? Mogę czy nie mogę, bo mnie to zaraz krew zaleje. Wybuduj, panie, kup za wiarę. Czy ja mogę za wiarę coś tu kupić? A tu nie ma religii, no nie wierzę, naprawdę? No come on, serio? 670 na... No to nie ma sensu, bo on będzie musiał tam płynąć. Zanim dopłynie, to dwie tury miną, to się mija z celem w zupełności ten inżynier już teraz. Dobra, to co za wiarę kupić w takim razie? Kupię proroka. Będziemy łazić, szerzyć wiarę. Prorok silniejszy niż kurczę blade misjonarz. To taki trzep. Let's go! No pięknie, silnik skończony. Zajebiście. Pytanie, czy to wszystko buduje w stolicy. No, coś czuję, że to w topie. Chyba, że on buduje już tylko po jednej części w stolicy na przykład. I teraz zacznie budować tą komorę. No, ta komora zajdzie mu co najmniej 10 tur, może mniej. Więc jest szansa, to są 4 tury, tu są 4. Come on. Powiedz, super partia. Dajesz gościu tutaj. Wypalimy sobie tą reakcję termojądrową jakąś. Panie dopalacz, dawaj pan. Boże, ile on będzie jeszcze płynął ten dopalacz? Mówię, tu krew zaleje za moment. Szerz tą cholerną wiarę, ziomak. Dobra. Szerzy, szerzy. Zróbmy amfiteatr. Może być stadion. Tutaj nie amfiteatr, tylko zrobimy kuter kolejny. Recycling, schron, no zróbcie schron, whatever. Może być szpital. Globalizacja, religia światowa, idź precz.
Dobra, następna tura. No, pytanie, czy w następnej turze kończę grę? Czy nie? Może to jeszcze będzie raz, dwa, trzy, to co najmniej trzy tury potrzebuję, żeby dopłynąć. GG. Pokonano cię. Twoja cywilizacja została zniszczona przez licznych wrogów. Jak zniszczona, twój panie? Co ty pierdolisz? Bo wie, iż pewnego dnia powrócisz. 1292. Lech Wałęsa. Po prostu Lech Wałęsa. Okej, no cudownie. To tyle. Wtopa. Dawno nie było już wtopy, kurczę, Bladena w piątce. No a tym razem jednak jest Wilhelm. No to trochę zrąbałem, bo za późno budowałem. Mogę to spokojnie wygrać tak naprawdę. Mogę budować za wiarę, mogę budować inżynierów i kupować ten, a nie się bawić rozprzestrzenianie tego. Mogę to spokojnie wygrać, tylko po prostu spierdzieliłem. Dobra, zobaczmy powtórkę. Ale fajnie mi się grało na tym archipelagu, czy jakkolwiek zwała się tam ta mapka. Zobaczmy mapę. Co tu się działo? Holandia szalała od samego początku. Tak jak widać. Ja miałem dopiero dwa miasta, a Holandia już cztery. Mam trzy. Cztery. No Boże, taka wtopa, serio? Dobra. No nie udało się, zrąbałem na własne życzenie. Mogłem zamiast kupować misjonarzy, to mogłem kupować tak naprawdę inżynierów i po prostu kończyć te części statku kosmicznego, tak mi się wydaje. I w ogóle szybciej mogłem wybudować chyba program Apollo. Dobra, ja będę kończył. Dzięki wielkie, do zobaczenia w takim razie w kolejnej serii. Na razie, hej!